Szanowni Państwo, projekt uchwały nr 13 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Rady Narodowej w Pionkach z dnia 30 maja 1974 roku o herbie miasta Pionki. Proszę bardzo, Państwo macie treść. Kto z Pań i Panów Radnych chce zabrać głos w tej kwestii? Proszę bardzo. Kolega Pacan, proszę bardzo. Jak już rozmawiamy o tej uchwale, której ja mam wątpliwości, czy możemy ją dzisiaj w ogóle procedować, jeśmy podjęli tamtą uchwałę. To jest ta sama procedura, co była miesiąc temu. Co do tej uchwały, no to szkoda jest, że jest tutaj mowa o uchyleniu uchwały z 30 maja 1974 roku i że nie mamy tej uchwały dołączonej. Nie wiemy, o co tam chodziło w tej uchwale. To chciałbym, kolega Myśliwiec, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Burmistrzu. Panie Burmistrzu, prosiłbym, aby Pan Mecenas, Pan Burmistrz wyjaśnił, czy uchwała jest zgodna z prawem, czy podejmiemy, czy miasto będzie ponosić koszty, czy w ogóle jakieś koszty, komplikacje. Chcielibyśmy tą sprawę, czy jest zgodna. Może ja jeszcze zadam dwa pytania takie z treści, ponieważ będą one dotyczyły dwóch adresatów, czyli pana mecenasa i pana burmistrza, więc może od razu. Szanowni Państwo, nie będziemy rozmawiać o tym, jakie kto lubi kolory, bo to nie ma w tej chwili żadnego znaczenia. Będziemy rozmawiać o zmianie dosyć istotnej, jeżeli chodzi o symbolikę naszego miasta. Jeżeli chodzi o kwestię herbu, to powiem Państwu jedną rzecz. W momencie, kiedy na jednej z poprzednich sesji zaczęliśmy ten temat i ta informacja poszła w świat poprzez lokalne media, poprzez media regionalne, zadzwonił mój telefon komórkowy i odezwał się głos mężczyzny, który powiedział: Panie Przewodniczący, chciałbym z Panem porozmawiać, jeżeli ma Pan chwilę czasu. Rozpoczęła się taka dosyć interesująca, nie powiem, jak najbardziej, i bardzo kulturalna rozmowa z człowiekiem, który dzwonił do mnie z Mazur. Ponieważ specjaliści, jak Państwo wiecie, jednym kliknięciem klawiatury komputera dowiadują się, kto ma problem z tym czy z tamtym na terenie całej Polski. A może i dalej, bo to tak się dzisiaj odbywa. Wysłuchałem dosyć długiej tyrady, na którą się zgodziłem oczywiście, bo takie zasady przyjęliśmy, bo nie jestem specjalistą. Wysłuchałem wiele ciekawych uwag do tego, na temat tego, jak się rodzą herby, jak powstają, skąd się biorą. Chwilę później na biurku moim w Radzie Miasta znalazł się list, który jest tam do tej pory. Nie będę go cytował, bo jest za długi. Ale mając przed oczami ten dokument w postaci projektu uchwały, mam tutaj również, to jest ciekawe, dwóch radców prawnych. To jest adwokat Łukasz Miśkiewicz i radca prawny Robert Kobielski. Pierwsza uchwała, która jest aż tak dobrze opatrzona prawem, ale mimo tego wzbudza ten komentarz panów radców moje wątpliwości, stąd moje wystąpienie. I kolego Stanisławie, bardzo proszę również zapoznać się szczegółowo z treścią tego, co tu jest napisane. Przeczytam. Projekt zgodny pod względem formalno-prawnym, przy czym doprecyzowanie w zakresie określonym projektem uchwały może zostać w danych okolicznościach zakwalifikowane jako wymagające uzyskania opinii ministra właściwego do spraw administracji. Ja rozumiem motywację pana burmistrza, że chce ten temat przyspieszyć. Ja mówię, nie kłócę się o kolory, nie kłócę się o nic, w ogóle się nie kłócę, tylko analizuję. Jeżeli podejmiemy uchwałę związaną
Tak samo dotyczącą tego, bo analogiczna w następnej jest opinia. Tych dwóch spraw. Jeżeli podejmiemy uchwałę na tak, a pan burmistrz, jak go znamy i jak obiecał, w miesiącu kwietniu wyda pieniądze na ogromny herb pionek na stadionie miejskim, który będzie spełniał te oczekiwania, co będzie, jeżeli właściwy minister zrobi nam, krótko mówiąc, kuku? Nastąpi... Tak, dokładnie. Do tego zmierzam, żebyście panowie odpowiedzieli w sposób jasny i czytelny. Czy przejdziemy do porządku dziennego nad kwestią wydania określonych pieniędzy, tak jak próbujemy w tym momencie, w stosunku do poprzednich prawnych, ukierunkowań w statucie, zaakceptować już dokonane działania w postaci już wydanych druków, wypisanych dyplomów z herbem, wysłanych listów i wielu innych rzeczy. Bo dla mnie rzeczą ogromnie ważną jest w tej chwili, jaką mamy pewność, że ta sytuacja nie spowoduje konsekwencji. A jeżeli spowoduje, to kto poniesie za to konsekwencje formalno-prawne bądź nawet finansowe? To jest moja uwaga. Proszę Państwa, tutaj panowie radcy prawni, zresztą tutaj były całe dyskusje, dlatego że jak Państwo może nie wszyscy wiecie, ale kwestie symboliki takie jak herb, flaga, sztandar, jakieś odznaczenia honorowe, które ustalają miasta, na przykład przez wyróżnienia, znaki Wojska Polskiego i innych formacji, wymagają zaopiniowania przez właściwego ministra. Kiedyś to był minister administracji, w tej chwili jest administracji i cyfryzacji, który z kolei wydaje swoją opinię na podstawie organu doradczego rządu, tak naprawdę nie ministra, jakim jest komisja heraldyczna. Jest to zespół działający przy ministrze, ale powoływany przez między innymi komisję rządu i samorządów, przez różne ministerstwa. Chodzi o specjalistów w zakresie heraldyki, w zakresie znajomości tradycji flag i tak dalej. I ja przed przedłożeniem projektu uchwały dla Państwa kontaktowałem się z jednej strony z Komisją Heraldyczną, z sekretarzem Komisji, panem Latosem, który zapytałem go wprost. Proszę Pana, mamy taką sytuację, że nasz herb jest nieunormowany, dlatego że zaginął załącznik do tej uchwały sprzed 30 czy 40 lat, który znajdowała się tu uchwała w archiwum akt nowych państwowym w Radomiu. W związku z tym chcielibyśmy w tej chwili dokonać uściślenia, doprowadzenia do pewnej zgodności heraldycznej i mam pytanie, chodzi dokładnie o kolor twarzy Daniela, który jest w herbie. Czy to będzie wymagało opinii Pana zdaniem Komisji Heraldycznej, czy nie? Pan Latos powiedział mi wprost, Panie Burmistrzu, są takie województwa, gdzie wojewoda, bo to wojewoda, nie minister tak naprawdę, opiniuje to, czy potem zatwierdza to nasze, tak jak każdą inną uchwałę, albo RIO, albo wojewoda, jego służby w imieniu wojewody. Są takie, które uważają każdą zmianę, że ona wymaga zaopiniowania, takie, które uważają, że takie zmiany, no bo to jest opinia, tak, ale uchyla, tak, opinia, ale uchyla w razie czego, bo nie ma opinii, wojewoda to nie uchyla. Więc w jednych województwach wojewoda uważa, że każda zmiana, każde uściślenie powinno być opiniowane, a w innych województwach nie. W związku z powyższym skontaktowałem się z naszym urzędem wojewódzkim, z województwa mazowieckiego i z biurem radców wojewody, żeby zapytać o tę sprawę. Pan powiedział mi w ten sposób, Panie Burmistrzu, jeżeli to będzie taka zmiana, takie uściślenie cyfrowe, to my to, powiem tak, rozpuścimy. Inaczej rzeczy, uchwała się prawomocna. Co to nam daje? Proszę Państwa, mamy stan
taki, no jesteśmy przywiązani do naszego targu, do naszego znaku. Jak Państwo widzicie, ja jeszcze w ostatniej chwili praktycznie przedłożyłem Państwu zmianę, bo udało się. Po tej pierwszej sesji, gdzie był oddźwięk taki, że interesujemy się herbem, odezwał się pani minister, udało się nawiązać kontakt z synem projektanta, który posiadał wersję, zresztą trzy inne wersje odrzucone, wtedy będziemy tutaj na korytarzu je pokażemy, takie zupełnie inne i trochę dziwne, ta jest na pewno najładniejsza, który przesłał nam wzór tego znaku, który był poprzednio. Ja poprosiłem pana Pawła Króla, żeby z tego wzoru ze skanera zrobił wersję cyfrową, wersji wektorowej i ona jest ujednolicona. Proszę zauważyć, ona ma ładniejszy kształt tarczy, ona jest bardziej pociągła ta tarcza, a nie taka grubawa, że tak powiem. Twarz Daniela jest zdecydowanie ładniejsza, na oczy, na zakończenie. Ta, którą się dzisiaj posługujemy, gdziekolwiek widzicie, jest taka trochę nieporadna, trochę kostropata. Jest to na pewno dużo ładniejsza wersja graficzna herbu, natomiast jeśli chodzi o kolorystykę, to w tej opinii, która do mnie też dotarła, tak samo jak do pana przewodniczącego, była uwaga następująca. W polskiej heraldyce nie ma koloru brązowego. Ja, ponieważ zajmowałem się, nie będę ukrywał, troszeczkę heraldyką, projektowałem, między innymi ostatnio Komisja Heraldyczna zatwierdziła herb dla Siemiątkowa Koziegrodzkiego, najdłuższa nazwa w Polsce, możecie Państwo sprawdzić w internecie. To jest mój projekt herbu, dlatego orientuję się, jakie są zasady i tłumaczyłem Państwu między innymi, jeżeli chcecie Państwo posłuchać, są trzy metale i barwy. Metale to jest złoty, czyli żółty, czarny, czyli żelazo, i srebrny, czyli biały, oraz barwy. W naszej heraldyce, czy w ogóle w heraldyce, zrobiono to, żeby z daleka na polu walki znak bojowy był widziany, to jest zasada, że nie wolno wkłaść barwy na barwę, metalu na metal. Czyli barwa na metal, czyli w tym wypadku mamy metal złoty na barwie czerwonej. To jest tło herbu. Jak zauważycie Państwo, zieleń na tej czerwieni nie wygląda wizualnie dobrze, ale czerwony kolor jest specyficznie w polskiej heraldyce traktowany, na nim dużo wolno, że tak powiem. Oprócz tego, jak zauważycie Państwo, herb Syrenki Warszawskiej, jeżeli są postaci, to one mogą być cieniowane, niejednobarwne. Syrenka jest, prawda, różnobarwna, nie jest jednokolorowa, że tak powiem. To są generalne zasady heraldyki. Jeżeli byśmy, proszę Państwa, poprosili Komisję Heraldyczną o zaopiniowanie, a chcę zwrócić Państwu uwagę, że nasza flaga była opiniowana przez Komisję Heraldyczną. I wtedy Komisja Heraldyczna też uwagi przekazywała przy tej okazji, że powinniśmy dokonać poprawek heraldycznych w naszym herbie. Również ja wysłałem miesiąc czy dwa miesiące temu do zaopiniowania wzory pieczęci urzędowych, dlatego że samorząd ma prawo używać pieczęci urzędowej z herbem swojego miasta, zamiast orła państwowego. I takie wzory zostały przesłane do zaopiniowania i jeżeli wrócą pozytywnie zaopiniowane, to będę wnosił o projekt uchwały, która będzie to te pieczęcie sankcjonowała. Ja mam słowo, czy z tym programem graficznym, który jest tu, to dla pieczęci, przyznam szczerze, one są tak niewielkie, że to winie, że tak powiem, ten kształt. Dlatego też, jeszcze dopowiem, proszę Państwa, w tej chwili sytuacja taka, że gdybyśmy nie uporządkowali sprawy, to nadal będziemy mieli taki, no, tak jak z tymi ulicami, nieporządek. To kończy, moim zdaniem, w sposób ładny, dlatego że herb ze złotem, typowo heraldyczny, muszę zauważyć kozienicę. Mają kozy. Ten kozioł nie jest brązowy, nie ma żadnej innej barwy, tylko barwę metalu tak naprawdę. On jest srebrny czy złoty? Złoty. Dokładnie zgodnie z heraldyką. Dlatego też, co więcej, taka zasada heraldyczna jest naprawdę bardzo poprawna. Jeżeli zmniejszycie Państwo ten nasz herb z tym złotym kolorem, on jest pięknie widoczny i taki optymistyczny. Panie burmistrzu, tu już chodźmy do... Jeszcze jeśli chodzi o pieniądze, to dokładnie. Ponieważ zgodnie z zasadami wojewoda ma 14 dni na uchylenie uchwały, którą uważa, że narusza przepisy prawne, albo też nie uchyla i ona zostaje uprawomocniona,
Dlatego też praktycznie należałoby oczekiwać, że do połowy kwietnia będziemy mieli jasność. Ja obiecuję, że do połowy kwietnia, do momentu uprawomocnienia naszej uchwały, nie będę podejmował żadnych działań związanych z publikacjami czy z innymi rzeczami, które pociągałyby skutki finansowe. Uprzejmie Państwa zapraszam do tego, żebyśmy uporządkowali wreszcie tę sytuację. A tak jak Pan Radny tutaj mówił, z kolei kolejnym krokiem będzie praca komisji statutowej, która zmieni, uprości nasz statut samorządu. Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś jeszcze chce? Kolega Pan Przewodniczący, Szanowna Pani Burmistrzu. Bardzo źle, myślę, że w intencji całej Rady. Jeśli uchwała zostanie dla przyjęcia, to proszę poinformować o decyzji wojewody. Jaka jest decyzja? Czy cała Rada wzięła tą wiadomość, jaka jest decyzja? Pan mecenas jeszcze bardzo proszę, potem ja. W tej sytuacji, to dość specyficzna parafa i zastrzeżenie, jest tutaj celem, żebyście Państwo przed podjęciem uchwały wiedzieli, no, z czym to się wiąże. Że może się, to zdarzyć, że nie jest to jednoznaczne. W tym przypadku, no tak jak Pan Burmistrz powiedział, kontaktował się z Komisją Heraldyczną, ze służbami prawnymi wojewody. Kwestia jest w przypadku, gdy uchwała będzie uchwalona, zawsze jest to sito przed publikacją nadzoru, więc zgodnie z tym zastrzeżeniem może się pojawić tam, Tej opinii i wtedy będziemy na czasu już półtora skazania. Tak to wygląda z tej perspektywy. Ja jeszcze słowo komentarz. Czy ktoś jeszcze? Kolega Sokołowski, proszę. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Znaczy, całkiem tak, patrząc na ten herb, zdecydowanie jest ładniejszy. Zdecydowanie. To nie jest pojęcie prawne. Ale ale zdecydowanie jest ładniejszy. To nie ma znaczenia. Ładniejszy w odbiorze wizualnym. W odbiorze wizualnym jest dużo ładniejszy. Poza tym, no zdecydowanie ładniejszym, nawet bardziej zgodnie z... Panie Radny, odbiorę Panu głos. Nie dyskutujemy o gustach. Dobrze. Z drugiej strony, kto może to zaskarżyć, skoro nie ma pierwowzoru? O czym my rozmawiamy? Dajemy taki i ludzie przyjmują, że to jest taki. Na pewno siebie jest niebezpieczna. No przecież nie ma wzornika jak dla normalnego obywatela miasta, gdy to pokażemy, powie, że on zawsze widział. On zawsze widział. Proszę Państwa, ja chcę powiedzieć tylko jedno. Wiecie Państwo, że od początku ta sprawa mnie bardzo interesowała, ponieważ zastrzeżenie moje polegało na tym, że działania podejmowane przez Urząd Miasta były niezgodne z obowiązującym w mieście prawem ustanowionym przez poprzednie rady. Natomiast dzisiaj mogę powiedzieć jedno. W trosce o wyprostowanie pewnych spraw mogę obiecać, że nie będę głosował przeciwko. Kto z Pani Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały numer 26/13/2016 w sprawie zmiany uchwały Miejskiej Rady Narodowej Piątka z dnia 30 maja 1974 roku w Urzędzie Miasta Piątki. Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Raz. Kto się wstrzymał? Nigdy nie brał udziału. Nie. Mogę oświadczenie posiedzenia. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Sokara, oświadczenie po uchwale. Ja podnoszę się tylko i głosowałem przeciw. Chcę motywować dlaczego. Jednym podstawowym argumentem, że głosowałem przeciw, jest to, że głęboko się zastanawiam nad tym, może słusznie, może niesłusznie, że uchwałę numer 13 moglibyśmy rozpatrywać po uprawomocnieniu się uchwały numer 10. I to była moja motywacja, że byłem póki co przeciw.
Proszę Państwa, kto z następna uchwała, która wiąże się bezpośrednio z poprzednią, to tak bowiem już na ten temat też mówił, że w sprawie miasta były wcześniej. Tak, oczywiście zielony będzie taka prawdziwa, taka jak widzę. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakąś uwagę do tego tematu? Tylko to herbes. Kolega Tomasz Różba, proszę. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, ja chciałem tylko doprecyzować. Doprecyzować, bo myśmy głosowali za tym, Panie Burmistrzu, może Pan spojrzy. A za tym obecnie. I na fladze też będzie ta wersja. Dokładnie też herb odpowiedzi proporcja. Oczywiście, to tak, żebyśmy wiedzieli, jaka jest prawdziwa wersja. Dziękuję bardzo. Będzie identyczna, za tym będziemy głosowali. A ten buklejszy i uśmiechnięty. Czy ktoś jeszcze? Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały nr 26/14 przez 2016 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Piątki nr 3 Rzymskie przez 60 przez 2002 z dnia 30 września 2002 roku w sprawie wzorów szlak gminy Miasta Piątki w treści jak przedstawione Państwu radnym. Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Projekt uchwały nr 26/15/2016 w sprawie zasad wykorzystania herbu i gwar gminy Miasta Piątki. Czy ktoś chce zabrać głos? Proszę. Proszę Państwa, ja przy okazji przeglądu uchwał i porządkowaniu znalazłem poprzednią uchwałę, którą gdybyście Państwo przeczytali, to była po prostu nieporadna. Ona między innymi tak naprawdę nie pozwalałaby na przykład używania przez urzędników, przez panią wiceburmistrz na swojej wizytówce Herbu Miasta. Bo mówiła o burmistrzu, mówiła o Radzie Miasta, o radnych, ale nie wymieniała literalnie na przykład pani burmistrz i innych urzędników występujących służbowo i oficjalnie jako przedstawiciele naszej społeczności. Chcę również zwrócić uwagę, proszę Państwa, na inne rzeczy, które tutaj się proponujemy. Mianowicie, jest zawsze tak i barwy gminy podlegają ochronie prawnej. Dotyczy to między innymi tego, przy czym tu trzeba zauważyć, ta ochrona prawna tak naprawdę dotyczy tylko naszej lokalnej społeczności. Już na terenie gminy Piątki ta uchwała nie obowiązuje. Gdzieś tam w innym mieście nie obowiązuje. Ona dotyczy tak naprawdę szacunku do naszych symboli na terenie naszego samorządu. Dlatego też uznaliśmy, że jest niewskazane, aby w sposób taki rygorystyczny zabraniać młodzieży, ludziom cieszenia się tym naszym wspólnym znakiem. On jest naszym wspólnym znakiem, a nie tylko Urzędu Miasta i władz miasta oficjalnych. Dlatego też ta uchwała w moim przekonaniu będzie pozwalała nam wszystkim po prostu cieszyć się naszym pięknym znakiem. Dziękuję uprzejmie. Ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w tej kwestii? W takim razie, kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały nr 26/15/2016 Rady Miasta Piątki z dnia 31 marca 2016 w sprawie zasad wykorzystania herbu i barw gminy Miasta Piątki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo.